jak najbliżej mikrofonu. Chciałam Państwa bardzo serdecznie przywitać na spotkaniu z Aleksandrą Segi. Mam mi ogromną przyjemność je prowadzić. Nazywam się Marta Sapoła, jestem dziennikarką, specjalizuję się w tematyce podróżniczej. Przeczytałam książkę Aleksandry z bardzo dużą przyjemnością i chciałabym na początek kilka słów o niej powiedzieć, żeby również Państwa zachęcić do lektury. Ta książka była dla mnie bardzo dużą niespodzianką, muszę przyznać, bo mimo że tytuł w pewien sposób nawiązuje do takiego klasycznego obrazu Toskanii, jaki wszyscy nosimy w sercach, czyli pięknego, zielonego, ozdobionego cyprysami krajobrazu, to książka w ogóle nie jest sztampowa i zupełnie inną stronę tego regionu pokazuje. Zresztą patrząc na okładkę, która jest bardzo również niestandardowa, można się już tego domyślić, a autorką okładki jest Agata Kowalska, której bardzo serdecznie chciałybyśmy tutaj w tym miejscu podziękować. I Marta Król, bo jakby fotografia Chlebka, który improwizuje wzgórza Toskanii i Szpina, który improwizuje cyprysy toskańskie, to jest fotografia Marty Król. Natomiast ilustracja, grafika to jest Agata Kowalska, której bardzo serdecznie dziękuję. Czyli Marta Król i Agata Kowalska. Marty Król zdjęcia możemy tutaj za nami oglądać. Jest ona również autorką całej fotograficznej oprawy do książki, tych wszystkich pięknych i bardzo apetycznych zdjęć jedzenia, które Aleksandra rekomenduje i które przepisy można również w książce znaleźć. Chciałabym jeszcze w tym samym momencie podziękować Kamili Wrzesińskiej, która wykonała katorżniczą, chociaż może właśnie nie Kamilę Machagową, pracę redakcyjną nad książką. Dziękuję. A teraz wracając do tematu. Gdy ja tę książkę czytałam, to nasuwało mi się takie skojarzenie. W tej chwili dosyć często ten przymiotnik się pojawia w różnych konstelacjach. Mówi się o slow travel, o slow life, o slow food, mówi się nawet o slow sex. Gdy ja czytałam twoją książkę, miałam wrażenie, że ona dotyczy życia w rytmie slow. Takiego na nowo odkrytego, prostego, gospodarnego, ekologicznego, ekonomicznego. Takiego życia, które jest dobre dla każdego z nas osobiście, które jest dobre dla członków naszej rodziny, dla członków naszej społeczności, ale także dla naszej planety. I zastanawiałam się, czy ten renesans gospodarności, to jest, który w Toskanii rozkwita, bo to wynika z twojej książki, to jest efekt kryzysu, czy może zakorzeniony głęboko w Toskańczykach potrzeby dobrego życia? Jak sądzisz? Mi się wydaje, że w ogóle we Włoszech jest taki slow life, to znaczy wspomnijmy o tej sieście, prawda? Czyli kończymy pracę o pierwszej, potem idziemy do domu, bo większość Włochów idzie do domu, jedzie, nawet w korkach, ale to nic nie szkodzi, trzeba dojechać do domu, 15 minut obiad wspólny, żeby ta mama italiana ugotowała nam, prawda, domowy obiad. Potem jeszcze jest ta drzemka, dosłownie 10 minut, 15 z zegarkiem i powrót do pracy. I potem pracuje się do 7.30, do 8.00 wieczorem, ale to jest takie powolne. Jeszcze Włosi mają czas, żeby w ciągu pracy wyjść na kawę, prawda? Rano o 11.00 schodzi się do baru. Czyli to jest takie już zakorzenione, myślę, we włoskich rodzinach, we włoskich tradycjach, że jest jednak takie powolne życie. Włosi, mimo tego, że wracają o 8.00 wieczorem z pracy, to jeszcze biorą prysznic szybko i wychodzą na miasto. Dopiero wtedy jakby relaksują się, odpoczywają, idą do trattorii czy tam do pizzerii. I to slow life to jest takie do późnych godzin, prawda? My mamy takie jako turyści zagraniczni widoczki na schodach hiszpańskich siedzący Włosi, prawda, do późnych godzin nocnych. Także myślę, że to slow life tam już jest zakorzenione. Natomiast mówiłaś o kryzysie. Myślę, że
fakt ten, że nadszedł kryzys i jest on coraz bardziej głębszy, na pewno powoduje to, że ci, którzy powiedzmy do tej pory mieli taki konsumpcyjny tryb życia, to zaczęli jednak spoglądać troszeczkę inaczej na to życie i jeszcze bardziej, powiedzmy, zwolnili. Zaczęli interesować się tym, co jedzą, prawda? Zaczęli jakby też szukać różnych alternatyw. Ja mówię tutaj o supermarketach, prawda? Czyli nie zawsze chodzenie do supermarketu oznacza oszczędzanie pieniędzy. No właśnie, bo gdy myślę o takiej popularnej definicji slow life, to dla mnie ona niekoniecznie zawsze się wiąże na przykład z ograniczeniem konsumpcji, a ty poświęcasz bardzo dużo uwagi właśnie takiemu mądremu konsumowaniu, robieniu w mądry, przemyślany sposób zakupów, w taki sposób, który nie jest, bądź stara się być jak najmniej krzywdzący dla środowiska, dla systemu, dla osób, które pracują przy wytwarzaniu tych dóbr, które kupujemy. Wspominasz między innymi o grupach solidarnego zakupu. To jest w Polsce jeszcze nie bardzo znane zjawisko. Jestem ciekawa, czy może tutaj wśród Państwa są jakieś osoby, które mają doświadczenia z grupami solidarnych zakupów i będą mogły tutaj z nami podyskutować o profitach, które płyną z tego sposobu kupowania. Twój mąż stworzył taką grupę, prawda? Jedną z 900 działających we Włoszech, to znaczy, że to jest potężny ruch konsumpcyjny w tej chwili. Tak, tak, potężny i również w dużych miastach, na przykład w Mediolanie też jest ponad 200 bodajże grup bezpośredniego zakupu, czyli to nie są tylko malutkie miasteczka i jakby środowiska, które się znają. Te grupy również trafiają do dużych miast. Zaczyna się od kilku rodzin, tak jak w naszym przypadku rok temu zaczęliśmy od kilku rodzin, a potem taką powiedzmy drogą łańcuchową, tak, że jedna osoba drugiej mówi, jak fajnie jest kupować razem, prawda, od rolnika bezpośrednio, tutaj jak najbliżej nas mieszkającego. I coraz bardziej. W tym momencie grupa mojego męża liczy już 100 rodzin. Jest to już dosyć trudne do ogarnięcia, bo 100 rodzin to jest naprawdę bardzo dużo, dlatego mój mąż zaczyna myśleć nad tym, czy może nie podzielić tej grupy, czy może stworzyć jeszcze jedną grupę, to znaczy powiedzmy Pistoja Północ, Pistoja Południe, bo jest też jeszcze taki fakt, że na przykład z jednego krańca miasta muszą do nas dojeżdżać, prawda? Czyli podzielić tak, żeby pół miasta odbierało rzeczy w jednej części, a połowa w drugiej części. Ja tak zastanawiając się o ewentualnych zarzutach, które można w stronę grup solidarnego zakupu spróbować spreparować, pomyślałam sobie o tym, że praca, bo każdy z członków, każda z członki tego typu grupy musi po prostu też się zaangażować w jakiś sposób w dystrybucję tych towarów, musi włożyć dużo więcej uwagi, prawda, w zakup, więc czas poświęcony na tą pracę może być właśnie takim zarzutem, prawda, ze strony osób, które w tradycyjny sposób, czyli supermarketowy robią zakupy, ale często zapomina się o tym, że supermarkety też zjadają nam, prawda, bardzo dużo czasu. Jak to jest faktycznie? Czy jest to mocno angażujące zajęcie tak na co dzień, czy nie? Na pewno trzeba do tego jakoś podejść i zorganizować to bardzo dobrze. Z pewnością współpraca wszystkich członków tej grupy GAS jest bardzo potrzebna, ale nie ukrywam, że są takie osoby, a przede wszystkim osoby, nowe rodziny, które co dopiero odkryły nas i wchodzą jakby do tej grupy i są jeszcze przyzwyczajone do tych supermarketów, czyli do wchodzenia, do bycia obsługiwanym. I jest im na początku dosyć trudno, bo nie mogą się do tego przyzwyczaić, że my to robimy dla siebie i my musimy sobie wspólnie pomagać, prawda? Czyli jeżeli u nas, podam taki przykład, w czwartki w moim domu w piwnicy są dostawy warzyw i owoców, nie wiem, jeżeli coś by się stało,
to musimy mieć jakąś inną osobę, która też zaoferuje swoją piwniczkę i na ten dany dzień, jeżeli byśmy nie mogli, to wtedy mogłaby udostępnić, prawda? Czyli taka współpraca między tymi rodzinami. Są takie grupy bezpośredniego zakupu, które zmienia. Halo? A mianowicie wymieniają się co 3 miesiące bodajże. Dana rodzina jest jakby koordynuje, natomiast po 3 miesiącach następna, następna, następna. U nas to wygląda tak, że dana rodzina jest odpowiedzialna za coś, to znaczy my akurat za warzywa i owoce, jedna pani jest odpowiedzialna za pesto, inna za makaron i tak dalej. Także chodzi o to, żeby jedna osoba nie miała na swoich barkach wszystkich obowiązków, bo tak nie może być. My razem dla siebie to robimy, razem współpracujemy i dodam, my z tego nie mamy żadnych jakby benefitów, tak? Czyli nie zarabiamy i to też jest taki znak zapytania dla niektórych osób, no jak to nie macie nic z tego, nie zarabiacie? Nie, my to robimy dla siebie, bo chcemy zdrowo się odżywiać i im jest nas więcej, tym jest nam łatwiej. Jesteście w pewien sposób zagrożeniem dla sieci supermarketów, bo odbieracie im siebie samych. Czy w tej chwili jest tak, że na przykład jeżeli chodzi o warzywa i owoce, w ogóle nie robicie zakupów, ty, twoja rodzina i rodziny zrzeszone w waszej grupie w konwencjonalny sposób? Sprawa supermarketów nie wygląda kolorowo, powiedzmy, dla osób, które są eko, ponieważ te półki jeszcze są dosyć biedne. Niestety, myślę, że to też jest taka trochę filozofia supermarketów, prawda, żeby był mały wybór, żeby nie był ładnie pokazany, to wtedy klient się odwróci i kupi warzywa i owoce, czy tam inne produkty traktowane chemicznie. Nie ma jeszcze takiej tej filozofii, prawda? Natomiast myślę, że gdyby to jednak ładniej było eksponowane i na szerszą skalę, to można by było z tego skorzystać, aczkolwiek te grupy bezpośredniego zakupu są przeciwko supermarketom, gdyż jest tutaj, prawda, kwestia zarobku wielkich firm, wielkich sieci. My chcemy dotrzeć bezpośrednio do rolnika, do tego rolnika, którego znamy, który jest jak najbliżej nas. Stąd wiemy, że te warzywa i owoce nie przejechały 1000 kilometrów, że nie kupujemy, nie wiem, na przykład pomarańczy, tam winogron z Hiszpanii na przykład, tylko kupujemy toskańskie winogrona. Stąd też ta filozofia kupowania produktów kilometr zero. I również taki rolnik, który zaczyna z nami współpracę, jest z tego zadowolony, bo ma pod nosem swoich klientów, prawda? My możemy też zweryfikować, my możemy pójść do niego i zobaczyć, jak rosną te warzywa czy te owoce na polu. Czasami tacy rolnicy też